Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyścigowa Sobota. Tak jak mówiłem, chciałbym Wam pokazać m.in. programy, informatory z wyścigów z lat 80. i 90. Są tutaj głównie informatory, które dotyczyły wyścigów formułami, ale tak zaczniemy może od samego początku. Tutaj pierwszy, który mamy, jest to informator z wyścigu, który odbył się na torze w Poznaniu w 1995 roku. Tutaj na przykład mamy taki też informator odnośnie wyścigu, który odbył się w Rydze. Tutaj mamy 1984 rok i takich informatorów, że tak powiem, mamy programów, mamy kilka. Tutaj też może delikatnie kamerę wezmę do góry, żeby było lepiej widać. Też no, dla mnie są to naprawdę fajne takie rzeczy, pamiątki. Tym bardziej, że no tego nie ma aż tak dużo, bo nawet na różnych portalach to się nie spotyka, żeby można było nawet je nabyć. To, co tutaj Wam dzisiaj prezentuję, jest oczywiście po świętej pamięci Józefie Dziubie, o którym notabene no, miał być film w tym tygodniu, ale powiem Wam szczerze, że no nie dałem rady, a ze względu na to, że ja wszystko robię sam, no musicie mi wybaczyć i film najprawdopodobniej ukaże się w poniedziałek. Mam nadzieję, że też materiał Wam to wszystko, o zobaczcie, tu jeszcze jest lista startowa. Naprawdę uważam, że to jest fajna sprawa, fajna pamiątka. Tym bardziej, że no mówię, takich rzeczy uważam, że naprawdę dużo się nie zachowało, a fajnie też takie rzeczy było pokazywać. Ja nawet tutaj się zastanawiałem, czy po prostu tych informatorów wszystkich programów jakoś nie poskanować i może nie wrzucić nawet do internetu, żeby kto chciał, to żeby miał do tego bezpośredni jakiś taki dostęp. Jest to naprawdę kawał fajnej historii. Ja, tak jak mówiłem, kiedyś też lubię zbierać takie drobniejsze rzeczy, takie, do których może ktoś uwagi nie przykuwał kiedyś, a dzisiaj no, są już tak naprawdę rzadkością, mało kogo można je spotkać. Ja się cieszę, że one trafiły akurat w nasze ręce i na pewno zrobimy z nich bardzo duży pożytek. Tu też są ukłony w kierunku rodziny Józka za to, że po prostu zostały nam te rzeczy przekazane i będziemy mogli im po prostu innym osobom pokazywać to, co żeśmy dostali, bo ja nie chcę tego zachować tylko dla siebie, tylko zawsze uważam, że takie przedmioty muszą żyć, mimo że się wydaje, że one nie mają jakiejś dużej wartości materialnej, ale mają bardzo, bardzo dużą wartość historyczną i to oczywiście trzeba pokazywać, udostępniać, bo jest to naprawdę bardzo fajny temat. Na przyszły tydzień wybrałem dla Was też coś takiego dosyć specjalnego, ze względu na to, że chciałbym Wam pokazać kask, który ma prawdopodobnie około 70 lat. Jest to kask wyścigowy. Nie pokazywałem go jeszcze chyba na Facebooku, także mam nadzieję, że będzie taka fajna mała niespodzianka. Także zapraszam Was już za tydzień na kolejny film z serii Wyścigowa Sobota. Pozdrawiam Was serdecznie.